Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Łukasz Stefanik. Dziś mamy 21 dzień grudnia, kilka minut po godzinie 15. Na początek zobaczmy sobie, jak wyglądają notowania złota. Złoto na interwale D1 realizuje układ harmoniczny wewnętrzny, o którym tutaj kilka razy wspominałem. Po dotarciu do punktu D przy poziomie 1237 możemy obserwować teraz wzrosty na około 26 dolarów. Tym samym rynek dotarł do pierwszego docelowego miejsca, czyli do wysokości ostatnich dołków. To był też wierzchołek B układu harmonicznego, więc aktualnie znajdujemy się na oporze. Jeżeli w kolejnych sesjach dojdzie do wybicia, no to niewykluczone, że tutaj kolejna fala wzrostowa będzie nam się budować. Natomiast na tę chwilę jesteśmy na oporze. Na niższym interwale widać, że rynek nieznacznie ten ostatni ruch wzrostowy koryguje. To będzie lepiej widoczne na interwale H1. Tutaj mamy całe to odbicie od punktu D układu harmonicznego. I rynek już po drodze wykonywał dwie tego samego zasięgu korekty na około 8, niecałe 9 dolarów. I w tej chwili, jeżeli ten ruch by nam się rozwinął, no to mamy tutaj wsparcie. Czyli jeden z możliwych scenariuszy to jest odbicie w tym miejscu i kontynuacja wzrostów, bądź jeżeli chcemy zająć pozycje krótkie, to dopiero poniżej tej strefy, najlepiej na reteście, czyli tutaj w tym miejscu, i to jest poziom 1259,5. Dodatkowo mamy tutaj również jakieś wcześniejsze reakcje ceny z jednej strony i z drugiej. Jeżeli przeciągniemy tą strefę w lewą stronę, widać, że rynek ten poziom respektował, dlatego to na pewno będzie kluczowe miejsce, czyli 1259,5 dolara, kluczowy poziom na złocie. Jeżeli chodzi o inne instrumenty, euro-dolar na dziś, interwał H4, tutaj co prawda nie widać zdecydowanego kierunku. Zobaczmy interwał niżej, interwał H1, tutaj mam zaznaczone dwa układy geometryczne, mianowicie na tym ostatnim wzroście mamy dwa ruchy spadkowe. Pierwszy ruch ma około 50-60 pipsów, a ten drugi większy około 120. I tak na dzisiejszą sesję niewykluczone, że przetestujemy poziom 18,42 i jeżeli tutaj pojawią się formacje prowzrostowe, no to będzie to dobre miejsce, aby dołączyć się do wzrostów, tym bardziej, że oprócz geometrii, no tutaj widzimy, że rynek na ten poziom wcześniej reagował, także to jest najbliższe miejsce, gdzie dzisiaj popyt może się pojawić. W przypadku, jeżeli dojdzie do wybicia, no to możliwe są głębsze spadki, nawet tutaj do poziomu 1,1780, gdzie mamy tą drugą geometrię, nieco wyżej współczynnik 61,8 na ostatniej fali wzrostowej, czyli zaznaczyłbym to taką dość szeroką strefą, ona ma około 10-12 pipsów, czyli pierwsze wsparcie dość blisko, kilkanaście pipsów niżej. Jeżeli doszłoby do wybicia, no to możliwe spadki na około 50-60 pipsów. Oporem oczywiście pozostają tutaj ostatnie maksima i to jest również okrągły poziom 1,19. I ten poziom również można rozgrywać na dwa sposoby, czyli pierwszy pomysł to jest dojście i tutaj przy pojawieniu się popytu ewentualnie pozycje krótkie, bądź po wybiciu na reteście tego okrągłego poziomu pozycje długie. Także dość technicznie tutaj euro-dolar na dzisiejszą sesję się rysuje. I na koniec zobaczmy jeszcze USD/JPY. Tutaj akurat wczorajsza analiza, lokalna formacja z klasycznej analizy technicznej, formacja odwróconej głowy z ramionami, która nam się tutaj bardzo ładnie zrealizowała. Rynek dotarł praktycznie do ostatnich szczytów, które na tę chwilę stanowią opór, to jest poziom 113,65. Zmierzę tutaj jeszcze największą korektę w tym ostatnim ruchu wzrostowym. To będzie ten układ i to jest ruch do dołu na około 50 pipsów. Także jeżeli nie będzie kolejnego podejścia, rynek będzie tutaj korygował ten ostatni wzrost, no to w tym miejscu popyt może się znowu uaktywnić i to będzie poziom 113,10. Więc na dzisiejszą sesję na USD/JPY ostatnie szczyty, czyli 113,65 jako opór, a 113,10 jako wsparcie. Ok, z mojej strony będzie wszystko. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.